Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj, jak widzicie, moja toaletka w akcji. Przygotowuję dla Was taki filmik, ponieważ wielokrotnie się mnie pytałyście o moją toaletkę, jak to wszystko sobie organizuję, więc widzicie, że moja toaletka w zasadzie jest tak naprawdę też moim miejscem pracy, ponieważ tutaj też mam komputer, mam monitor, tutaj oczywiście na dole jest komputer stacjonarny. Przerzucam się na laptopa, natomiast oczywiście tutaj pojawi się on niedługo. Natomiast na razie korzystam ze stacjonarnego, tutaj najczęściej montuję filmy, maluję się, także stawiam sobie w miejscu kalendarza i książki lusterko. Także w momencie, kiedy na przykład odstawię sobie książki na bok, tutaj też mam telefon, zawsze mam słuchawki, jak montuję film, to wtedy sobie stawiam lusterko i wykonuję właśnie makijaż. Także tak wygląda moja toaletka, jeżeli chodzi o jakby organizację. Tutaj też odsunę Wam, macie krzesło i to krzesło jest kupione na Allegro. Pytałyście się mnie, gdzie kupiłam. Po prostu wpisałam białe krzesło i wyskoczyło mi według oczywiście cen. Sobie posegregowałam, ponieważ nie chciałam jakoś zbytnio inwestować tutaj w tym mieszkaniu w toaletkę. Ja chciałam, żeby ona była ładna, żeby ładnie się też prezentowała i była wygodna, więc takie krzesło kosztowało 150 zł. Natomiast sama toaletka jest oczywiście z Ikei. Można oczywiście do tego blatu dokupić na przykład szkło. Wtedy ten blat się będzie mniej brudził, natomiast ja czasami, jak widzicie, do zdjęć używam też szminki, maluję po tym blacie i nic się nie dzieje, jest bardzo czysty, więc naprawdę łatwo zachować przede wszystkim czystość tego blatu, ale jak najbardziej możecie sobie dokupić szkło i taka toaletka kosztuje w granicach 500-600 zł, w zależności od tego, jak wykorzystać tą przestrzeń. Ja mam tutaj dwie nóżki i jak widzicie w rogu mam różne przegródki, także tutaj znajdują się kosmetyki i możemy sobie właśnie takimi kosmetykami zapełnić te przegródki. Pokażę Wam teraz, jak przechowuję swoje pędzle, niektóre są już użytkowane, ponieważ wykonywałam makijaż, ale wtedy je po prostu wyjmuję z pojemniczków, przekładam na parapet i one są gotowe do mycia. Natomiast jeżeli chodzi o pojemniczki, w których trzymam pędzle, to tak naprawdę dostaniecie je w bardzo prosty sposób. Wystarczy udać się do Ikei i tutaj macie takie pojemniczki na dziale ogrodniczym, które kosztują w granicach 5 zł. Tutaj może za 7, już nie pamiętam, powiem Wam szczerze, ile kosztują, ale Wy je świetnie znacie z różnych filmów dziewczyn, ponieważ wiele z nas wykorzystuje właśnie takie pojemniczki do przechowywania naszych pędzli. Tutaj mam oczywiście małe pędzelki, ja wolę segregować pędzle. Wyjątkiem są tylko pędzle z oliwa, ponieważ je trzymam tutaj i testuję je w ramach przygotowywania się do recenzji dla Was. I tutaj trzymam jakby pędzle z oliwa Nancy. Wydaje mi się, że tutaj są też pędzle tak Lancrome, kilka Lancrome. Tutaj mam takie mniejsze pędzelki, tutaj mam największe puchacze, jak widzicie są pędzle do pudru, do bronzera, także wszystkie je co jakiś czas odświeżam, żeby wszystkie były czyste. Tutaj mam najmniejsze pędzelki do makijażu właśnie oczu. Tą szklaną kulę, którą kiedyś mnie pytałyście, kupiłam razem z moimi wrzosami, które teraz mi tutaj upiększają parapet. I taka kula kosztuje chyba w Praktikerze albo w Castoramie około 15 zł, więc jest to świetna alternatywa właśnie dla takich plastikowych pojemniczków z Ikei. Tutaj mam wypełnienie, jak robiłam zamówienie na Minty Shop, to sobie zostawiłam takie wypełnienie, ponieważ bardzo ładnie wygląda. No i też pędzle się nie niszczą, ponieważ ta pianka jakby chroni pędzle przed naszym, przed zabrudzeniem, przed porysowaniem się pędzli, one się nie obijają o siebie. No ale widzicie, tutaj jest dużo pędzli, także muszę gdzieś poszukać jeszcze jakiegoś fajnego rozwiązania. Dalej przechodzimy do pierwszej szufladki, gdzie trzymam przeważnie bronzery, róże, rozświetlacze, tusze do rzęs, wszystko do brwi i ewentualnie, jeżeli chodzi o korektory, to również te produkty tutaj się znajdują. I jak widzicie, tutaj mam wszystkie takie produkty rozświetlające, brązujące, Summer of Love, Makeup Revolution, Vivid Bake Bronze, ten wypiekany Rock on Wall z Makeup Revolution, dwa produkty z firmy Lovely, Tempting Cheeks, bronzer z Pierenne. Tutaj mam puder z Maca, jak widzicie, też dzisiaj go używałam, bardzo fajny produkt. Perełki rozświetlające z Avonu i mój ulubiony bronzer, w zasadzie róż, Yoko Universe.
Tutaj mam wszystkie produkty z Elfa. Elf Cool Bronzer, Elf Warm Bronzer i Elf Contouring Blush and Bronzing Powder. To są produkty z Elf, które kiedyś oczywiście była mania na produkty Elf, teraz o nich już mniej słychać. Makeup Revolution, oczywiście mój ulubiony wypiekany bronzer. Kuleczki rozświetlające z Kobo, Rimmel Lasting Finish, mój ulubiony puder. No i tutaj mam dwa pudry z Ekocery, bambusowy i ryżowy. Mary Luminizer, tutaj mam Cintillu i Mary Luminizer. I tutaj kilka produktów, tutaj mam akurat róż z Diora, baza z Revlon. No i tutaj mam wszystkie róże, tutaj mam dwa z Benefitu, kilka z Elfa, tutaj mam piękny róż ze Slika. Tylko one się, powiem szczerze, ciężko otwierają. To jest Rose Gold, najpiękniejszy chyba róż, jaki widziałam z Elfa. Mój słynny z NYX, to jest akurat Peach. No i tutaj mam produkty korektor Make Me Brown z Essence. Rozświetlający korektor MAC. Fajna baza, jeżeli chodzi o cienie Estée Lauder Double Wear Stay in Place, ale najlepszy jest jednak Rimmel, przepraszam, L'Oreal True Match. No i tutaj mam korektor z Catrice. I mam kilka tuszy do rzęs. Tu jest nowy Rimmel Wake Me Up. I Love Extremes Essence, mój ulubiony Essence Extension Volume. Volume Celebrities. I tutaj mam jeszcze mój czarny liner z Vibo. Także tak się prezentuje ta szuflada. Tutaj mam jeszcze takie bardziej letnie produkty, czyli Yonel Infusion Anti Wrinkle CC Cream. Mój puder ryżowy z Mio. I takie różne produkty, na przykład do ust z Oriflame. To są te specjalne takie miotki. Kolejna szuflada to już podkłady. Jak widzicie, ich jest dosyć sporo. Tutaj mam produkty do ust, do oczu i właśnie podkłady. Tutaj mam wszystkie swoje podkłady z Revlon, Estée Lauder Double Wear, o jak widzicie, tyle mi zostało, także jest bardzo wydajny. Clinique Super Balance, Estée Lauder Day Wear, to jest taki lekki krem tonujący, krem CC z firmy Clinique. Clinique również, Even Better, MAC Studio Fix, też fajny, bardzo fajny podkład, jeżeli chodzi o śluby. No i tutaj mamy Vichy Taint Ideal. To jest bardzo fajny, rozświetlający podkład, już mam go końcóweczkę. Tutaj mam Vichy Derma Blend i tutaj mam takie drogie raczej podkłady. Natomiast tutaj mam wszystkie podkłady, jeżeli chodzi o drogerię. Także tutaj mam L'Oreal True Match, L'Oreal Wake Me Up, L'Oreal Infallible Pro Matte, Bourjois One to Feel Perfect, Bourjois Air Matte. No i wszystkie takie podkłady, które już dla Was testowałam. L'Oreal Lumi Magique. Bazę z Rimmel Lasting Primer. Tutaj mam Rimmel Lasting Finish 25 godzin. Bourjois CC Cream. I mam chyba Astor Perfect, który też go bardzo lubię. Tak, tutaj są wszystkie podkłady. Jeżeli chodzi o usta, to tutaj mam wszystkie konturówki z Pierenne, z Golden Rose. Mam kilka błyszczyków z Rimmel. Lip Linery z Pierenne. Tutaj mam wszystkie moje szmineczki z Avonu. Kredki do oczu, eyelinery, temperówkę. I tutaj mam też szminki, wszystkie szminki z Kobo, z Make Up Revolution, z Avonu, ze Slika te matki, które Wam testowałam. Także tak się prezentuje druga szuflada. Tutaj mamy właśnie podkłady, produkty do ust i produkty do oczu. W ostatniej szufladzie znajdują się praktycznie produkty do oczu, czyli mój makijaż, jeżeli chodzi o cienie. Tutaj mamy dwie paletki z Vipery. Wam pokażę przykładową. To już Wam kiedyś dawno robiłam makijaże, chyba z rok temu. Tutaj mam paletkę Zoeva Sun Powder, Sun Power Palette. Tutaj mam piękne róże. Tutaj mam również paletkę z Vipery. Można sobie samemu kompletować róże. Tutaj możemy wyjąć każdy wkład, także jest bardzo poręczna. Urban Decay, moja paletka Naked 2, tutaj mam wszystkie paletki Zoeva, Natural Yours, Smoky, Mix Metal i Rodeo, albo Rodeo, jak wolicie. Moja paletka z Essence Roses, All About Roses, paletka Lorac Pro, Unzipped, którą też bardzo lubię, często Wam polecam.
Tutaj mam paletkę z Mua. To są naprawdę rewelacyjne cienie, to jest smoking palette. Bardzo Wam polecam, jeżeli lubicie takie właśnie przydymione cienie. Oczywiście te dwie paletki Naked Chocolate i Dead by Chocolate. Tutaj mam też paletkę z Make Up Revolution Iconic Pro 1 i dwie paletki z Make Up Revolution Essential Matte i Iconic 3. Cień w kremie Vintage Plum i moje paletki z Avon. To jest akurat True Color. Paletka z Freedom Makeup i Rimmel i Zui. Tutaj mam akurat paletki z Zui i moje kremy BB. Tutaj mam trzy kremy BB, które ostatnio pokazywałam Wam w pielęgnacji. Także Misha Chobo Young, Skin 79 Oriental BB Cream, Beauty Blendery z Oriflame. Tutaj mam różne paletki róży, bazy. Także tutaj są takie bazy, pudry, których na razie nie używam, które są na sezon letni. Przedostatnia moja szuflada. Tutaj trzymam lakiery do paznokci, jak widzicie. Mam tutaj na przykład różnego rodzaju płatki kosmetyczne. To jest taka saszetka, którą ja zabieram na makijaże ślubne, gdzie mam właśnie waciki, krem do oczu. No i tutaj mam moje maseczki z Jonel, które trzymam. Następnie też Wam pokażę. Jeszcze się troszeczkę przesunę. O, tu jest moje opakowanie po biżuterii Stuss. Tutaj mam, trzymam sobie hydrolaty i moje fiksery utrwalające makijaż. Tutaj też mam wszystkie rzęsy, które aktualnie używam. Tutaj mam Ardell, które Wam też ostatnio pokazywałam w zakupach. Tutaj mam też kępki Magic Girl. Muszę właśnie uzupełnić. No i tu są te chińskie kępki, które można na każdym ryneczku praktycznie kupić. Lakiery do paznokci. Także tutaj trzymam swoje jakby skarby też pielęgnacyjne. A właśnie, coś tutaj odsunęłam i teraz muszę to włożyć. No. I ostatnia szuflada, tutaj kompletny miszmasz, ponieważ tutaj mam wszystkie opakowania z Douglasa, po biżuterii jak dostaję, jakieś próbeczki, tutaj mam akurat Resi, bo moje też wizytówki, katalogi, jeżeli chodzi o kosmetyki, jakieś zużyte też opakowania czasem się znajdują, rachunki po biżuterii i na przykład takie mam rzeczy do opakowania prezentów, jeżeli w danym momencie są jakieś. Tak, kochani, prezentuje się moja toaletka. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. Tutaj jeszcze raz mam tych 5 szuflad z Ikei. Komputer. I tutaj jak zawsze Morris siedzi i montuje sobie filmiki, więc tak to wszystko wygląda od strony technicznej. Także mam nadzieję, że taki filmik Wam się przyda, spodoba i będziecie miały jakąś inspirację, jeżeli chodzi o własną segregację kosmetyków. Także ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, pa, pa!